Hej, hej, siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z This War of Mine. I tak naprawdę, jesteśmy tak naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby przetrwać tak naprawdę. Okej, schodźmy na dół, zbierzemy sobie mięsko. Jedzenia mamy już nadto, tak naprawdę. Chociaż, zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś nas odwiedzi tej nocy, czy nie. Zobaczymy. Zróbmy oczywiście sobie z jedzonka kolejne jedzonko. Jeżeli chodzi o palenie w piecu, to zimne dni już minęły. Pierwsza rzecz to, żebym nie zapomniał, zrobić sobie piły, bo mamy jeszcze wrócić do posterunku wojska. A tam były jedne kraty, także weźmiemy sobie oczywiście łom i weźmiemy sobie piłę. Zimne dni minęły, przez co nie będę musiał zwracać już tak dużej uwagi na opał. Więc jak widzicie, trzy szczapy tutaj są rzucone, 16 stopni jest ok. I mamy, coraz trudniej o świeże warzywa w pogorę. W opinii naszych analityków ich ceny będą stopniowo rosnąć. O, to dobrze, bo je robię akurat. Z przyjemnością ogłaszamy, że robi się coraz cieplej. Spodziewamy się, że temperatura będzie dalej rosnąć w nadchodzących dniach. Z pewnością będzie to ulga dla mieszkańców Pogoren. Niewątpliwie klasyczna muzyka. Ktoś mi pisał, żebym zrobił tą gitarę. Faktycznie gitary nie robiłem nigdy. Będę musiał rzucić okiem. Cześć. Co możesz mi tutaj sprzedać? Tak naprawdę jedno wielkie G dla mnie masz, bo w sumie to nic nie masz. Nic co by mi się przydało. Nie masz, no dobra, ewentualnie zasoby, nie? To weźmy biżuterię, mu sprzedajmy. Sprzedajmy mu bimber, chociaż nie, to jest bimber. A możemy zrobić z tego lepszy alkohol. Dajmy mu to. Z tego musisz się bardziej postarać. Fuck you. Świetnie umowa stoi, no to zgoda. Jeszcze trochę sobie od ciebie wyciągniemy tych oczywiście części. Zobaczmy, co ty za to nam tutaj... Mam ci takie coś, cholera imponująca oferta, tak? Świetnie umowa stoi, bardzo hojnie z twojej strony. Boże, nie w tą stronę, Boże, jestem głupi. No właśnie. Świetnie ułastaj. Zróbmy tak, tak. Nie, dobra, no to zgódźmy się. Jeszcze raz, mamy tego masakrycznie dużo. Oczywiście weźmy sobie to do końca. To może być ta woda. Co jeszcze ty dla nas masz? Opał. Ty chyba sobie żartujesz. Nic z tego, musisz się bardziej postarać. Naprawdę? Nic tam już nie dasz? A to? No to dobra, już taki Żydek jesteś, to niech będzie. Okej, mamy zniszczoną gitarę, możemy ją naprawić, ale właśnie się zastanawiam, czy ja jeszcze od niego coś potrzebuję. Ten opał w sumie bym wziął. Nie, Boże, no chyba mnie powaliło, nie. Cholera imponująca oferta. Świetnie u was stoi. Co jeszcze od ciebie mógłbym wziąć? No dobra. Tak, nie. Kawkę też nam nie dasz, tak? Dobrze. No to zgódźmy się, dziękujemy ci serdecznie, zamknijmy sobie te drzwi. I spadamy. Mamy dzień parzysty, więc w sumie nie jemy tego dnia. Weźmiemy sobie, zrobimy coś. Nie tutaj. Nie tutaj, miałem sobie zrobić coś tutaj. I tak, to mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Gitarkę. Zróbmy sobie gitarkę, bo tego tak naprawdę jeszcze nie mamy. W sumie wszystko zbudowaliśmy stąd. Oprócz gitary. Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. No to proszę bardzo. Będzie ktoś na niej grał? Czy nie?
Widzę, że to tak nie ma gdzie tego postawić. To jest takie złokonieczne. W piwnicy stawiać gitary nie będziemy. Jedynie możemy tutaj postawić, w tym pokoju, ewentualnie jeszcze wyżej, ale... No dobra, niech będzie tutaj. Ustawmy to. Zróbmy tą gitarę. Niech się cieszą dzieci. Oczywiście wszyscy są zmęczeni, głodni. Ty jesteś tylko głodny. Dobrze. Co do tego, to się tutaj już nie da ulepszyć, nie? Jedyne, co możemy ulepszyć, to... to oraz to. No i kuchenkę. Bo tych dwóch rzeczy się nie da ulepszyć. Właśnie, może byśmy zrobili w sumie... Jak mamy bimber, to możemy zrobić z niego coś lepszego. Ale włączyłem, kurde, muzykę klasyczną, no. Wypoczęłam sobie. Wszyscy sobie wypoczęli nagle, naraz. I z bimbru... A! Filtr! Kurde! Halo, halo. Filtry proszę mi tutaj zrobić. Filtry mi proszę zrobić. Zróbmy dwa filtry, dlatego że zrobimy tak. Tutaj jeden filtr podłożymy. No bo jeszcze nie, bo nie zrobiła. Nie zrobiła jeszcze filtru. Dobra. No to teraz mamy tutaj jeden filtr. Arika, może zagrasz na gitarze, jak potrafisz. Chyba, że nie potrafisz. Mamy kolejny filtr, przez co możemy zrobić oczywiście czysty alkohol. Super sprawa. Zróbmy w takim razie. Z jednego bimbru robimy dwa razy czysty alkohol. Ciekawe. Fajnie gra. Fajnie gra. No nie powiem. Ciekawie. A ciekawie jakby grał Bruno. Dobra, Arika wiemy jak gra, a zobaczmy jak Bruno gra. Nie, ewidentnie nie. Dobra, zbiórka wszyscy. Czekajcie, zrobimy sobie taki contest. Zrobimy sobie taki kontest. Wy dwoje, wasza dwójka, oczywiście Arika jest w tym momencie najlepsza w tym wszystkim. A widzę, że Emilia też sobie nie radzi. Moździerz tutaj potrzebuje, tak? A do zrobienia moździerza... Potrzebuje części elektrycznych. Dobra, zamień ją, bo ona też nie umie grać. Zrobienia... Tak, potrzebuje części elektrycznych. No to zróbmy. A ty idź na górę i zobacz jak ty grasz. Bo... Ty grasz naprawdę kiepsko. No ale cóż ty rywać, zobaczmy jak ty grasz. To Arika tak naprawdę chyba wychodzi tym... Roman, jak pięknie gra! No proszę, wyszkolony w walce, ale nie tylko! I nam się tak dzień skończył! I nam się tak dzień skończył! Fajnie. Dobra, podrzućmy coś tutaj do kominka, żeby nie było tak chłodno na noc. A, i brakuje nam części elektrycznych do ulepszania. Ciekawe, dobra. Koniec dnia, trudno, 16 stopni, jest spoko. Możemy w takim razie szukać zapasów, oczywiście dwie osoby na czuwaniu, jedna śpi. Wszelkie jak mamy podobno te wszystkie ulepszenia, drzwi, zabarykadowane okna i tak dalej, to możemy jedną osobę na czuwaniu zostawiać i tak powinni sobie dać radę, zwłaszcza jak mają broń. Ale ja zostałem dwie, mam tyle łóżek, że spokojnie mogliby... Mogliby... obronić. W każdym razie posterunek wojska. Jeszcze raz. Co ty? Dobra. Posterunek wojska. Przygotujmy się oczywiście. Weźmy sobie łom, weźmy sobie piłę. I lecimy szukać zapasów. Także jeszcze raz tutaj.
No i to jest ciekawe, ale tutaj raczej nic nie będzie. To nie ma opcji, żeby tutaj cokolwiek było. Same śmieci. Tak naprawdę opadły chyba te śniegi, przez co właśnie się zrobiły takie kupy tutaj. Już nikogo nie powinno być. Ja mam taką nadzieję. Lecimy oczywiście na sam koniec. On trochę zajmie. W miejsce, w które ostatnio nas nie wpuścili. Coś mi się zdaje, że tu będzie dużo broni i dużo amunicji. Przynajmniej tak sobie przypominam, że kiedyś właśnie byliśmy tutaj i znalazłem tutaj bardzo, bardzo dużo amunicji. Minimum 20 na jednym slocie gdzieś. No ale zobaczymy, jak teraz się potoczy. Zaraz otworzymy sobie te łomy. Mam nadzieję, że łom mi się nie zepsuje, bo już będę totalnie zdenerwowany na to, że jeszcze dodatkowo mi się coś tam zepsuło. Dobra, sprawdźmy, co jest w środku. No proszę, jest 20 amunicji na jednym slocie. W jednej szafce, tak naprawdę 34 razem. I w środku. Jeszcze więcej amunicji, no właśnie, o to mi chodziło. O kurde. No tutaj po prostu jest taka kopalnia złota, można powiedzieć, co? O, części elektryczne, kurde. Zaraz sobie to podrzucamy. O, nic ciekawego. Proszę, proszę. Zaraz sobie to podrzucamy w jedno miejsce. Postaramy się wybrać to, co najbardziej wartościowe, co? Okej. Okay. Zanim to weźmiemy, to sobie tutaj zrzucę w to miejsce wszystko. Zobaczymy, co tu jest. Mam nadzieję, że... Aha, nic tu nie ma. No to ciekawe. W tej szafce na pewno coś będzie. Sobie tutaj pozrzucam to. Okej. Okay. W sumie ta amunicja tak naprawdę nam już jest niepotrzebna, dlatego że ją niby wykorzystujemy do obrony, ale... No ale tak naprawdę tak średnio nam potrzebna. Dobra. Łom w sumie tutaj możemy zostawić, bo on jest już nam niepotrzebny, jest zużyty. To jest uszkodzona kamizelka, moglibyśmy ją naprawić, ale czy jest sens? Weźmiemy amunicję. Książki na jednym slocie? Nie. Ale części elektryczne jak najbardziej. Uszkodzona gitara, popsuty karabin. Myślę, że to jak naprawimy, to będzie wartościowe. Nie wiem, jak, co jest bardziej wartościowe, czy właśnie gitara jak naprawimy? A nie, bo w sumie kamizelki nie możemy naprawić. A to zmienia postać rzeczy. Możemy albo naprawić gitary, albo sprzedać popsuty karabin szturmowy, bądź sprzedać uszkodzoną kamizelkę. Z racji tego, że wojna raczej dobiega końca, to kamizelka tak średnio się będzie opłacała. Chociaż albo broń się będzie średnio opłacała. No nie wiem. Ale zostawimy sobie łom, bo nam jest niepotrzebny. Mamy drugi. Książki mamy do czytania, więc do palenia ich nie potrzebujemy. Skręt możemy sobie sami zrobić. Myślę, że uszkodzony karabin będzie bardziej wartościowy niż uszkodzona kamizelka. I tyle w tym temacie. Tak naprawdę nie muszę już tutaj wracać, bo się nie opłaca. Bo te rzeczy, które tutaj zostały, to się nie opłaca totalnie. Chyba tutaj wszystko już przejrzeliśmy. Tak no, 109 amunicji, to jest po prostu hit. To jest hit do wyjścia. Myślę, że wiesz, jak tutaj dojść do wyjścia. Jedna długa, wielka, prosta. Roman. Ciekawe, czy jeszcze ktoś przyjdzie się odwdzięczyć na przykład za to, że pomogliśmy im, czy coś, nie wiem, jakimś ludziom, nie? Tam pomagaliśmy chyba komuś barykadować okna czy drzwi, coś takiego. Przepraszam. Okej, okay, dzień 35, trzeba by było coś zjeść tego dnia. A w nocy zaatakowano amunicję. Amunicję, którą zużyliśmy, to jest 5 albo 7 sztuk, już zapomniałem. Nie zwróciłem uwagi. Ale może tak, zanim wy się położycie do łuzia, to w sumie wszyscy się najedzcie. Wszyscy się odbili, dlatego że Emilia...
Zaraz. Teraz Emilia jest zmęczona i nie jest głodna. Arika nie jest głodna i nie jest zmęczona. Niech sobie usiądzie. Było 6. Ty jesteś, Bruno, głodny i zmęczony, to jesz i idziesz odpoczywać. Było 6. No to dobrze, zostanie 2. Myślałem, że ktoś zjadł podwójną porcję. To by był ktoś syty. Myślę, nie? Okej, dobra. Arika, słuchaj mnie, kochana. Słuchaj mnie, kochana. Sprawdź, co tam w radiu grają. Aha, jeszcze mamy do zebrania jedzonko na dole, okej. Weź muzykę klasyczną. Nic nowego. Gra muzyka, niech sobie gra. Zejdźmy sobie na dół, zróbmy sobie filtr. Jak tam z wodą? 89, nie jest źle. Ciekawe, czy ktoś do nas o 10 przyjdzie. Zróbmy sobie filtr. Okej, zaaplikujmy go tutaj. Szkoda, że skończyły nam się szlugi. Trudno, nie będę propagował. O, ktoś wpadł. Potrzebuję pomocy. Czy jest tu ktoś? Może jest ktoś, ale musisz poczekać. Nie wiem, kim jesteś, ale musisz poczekać. Nadal potrzebuję części elektrycznych. Jak masz, koleżko, części elektryczne, to mogę ci pomóc. Ojejku, przepraszam. Mi się kiknęło. Dziękuję z góry oczywiście. Zróbmy sobie kolejną wędkę, sobie zarzućmy na te szczurzyska. I jeszcze rzucę okiem tylko, co ja potrzebuję, żeby ulepszyć sobie ten warsztat. No jak już tak się rozbudowujemy na maksa, no to... O, tutaj też jest moździerz potrzebny i bardzo dużo części elektrycznych. Dobra, otwórzmy tutaj temu komuś. Nie wiem, kim jesteś, ale otworzyć. Jestem przerażona. To znowu ja. A, jak to znowu ty? Wczoraj widziałam, jak grupka podejrzanych typów obserwuje mój dom. Tak bardzo się boję. Mogą nas obrować albo zrobić coś gorszego. Mam nastoletnią córkę. Czy mogłabym cię prosić o ochronę przez kilka nocy? Możesz użyć strzelby mojego męża. Co? Kilka. Strzelby mojego męża. No to nie wiem, kurde, kogo bym wysłał. Romana wyszkolonego w walce? Jak myślicie? Czy Roman nam się przyda? No nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie... Nie beknę za to. Dobra, wyślijmy Romana. Trudno. Cześć. Tak, pomóżmy. Arika jest zadowolona. Nie moglibyśmy zostawić sąsiadki w potrzebie. Była przerażona. Pewnie Emilia strasznie będzie miała to za złe. Czy pomoc naszej sąsiadce naprawdę była konieczna? Jakoś nie jestem tego pewny. Oraz Emilia, nie wiem, czy warto ryzykować, aby pomóc sąsiadce. No wy, kurde, zbuje jedne, no. Koniec dnia. Chociaż nie, poczekajcie. Zastanawiam się, czy nie podejść do garażu. Tam był jeden ziomuś z chorym ojcem. Oni mieli tam do przepiłowania kratę. Zróbmy sobie oczywiście piłę. I zwiedzimy sobie teraz... Może, kurde, Rudera. Zastanawiam się nad tą Ruderą, bo tam... Ciekawe, ile jeszcze potrwa wojna. No, z tych wszystkich obliczeń to 45 dni chyba, coś takiego. Koniec dnia. Zrobiliśmy sobie... Czy Erika miała jakieś bio? Garaż. Jego, właśnie, w garażu. Możliwy handel. W zacieśnionym domu nie chcę tych staruszków... No i tak, mamy Ruderę,
Albo mamy garaż. Zastanawiam się, czy wziąć leki. Użyteczne przedmioty i trochę jedzenia. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. Przygotujmy się, weźmy sobie piłę. Weźmy sobie trochę leków. Tych możemy wziąć trochę więcej. Aha, dobra, no nie będę brał aż tak dużo na jednym slocie. Tylko zapełnimy. Weźmy sobie... Ile tego się mieści na jednym? 4, tak? Dobra, to weźmy sobie 4. I co jeszcze? Weźmy sobie łom, jakby trzeba było. Tak naprawdę tyle, nie? Zobaczymy, co oni tam z nami będą chcieli handlować. Przecież można wziąć jeszcze... O nie, kurde, no bez przesady. Weźmy tak. Weźmy tak i może tyle, co? Dobra, weźmy jeszcze tak. Szukajmy zapasów w takim razie. Zobaczmy, jak to nam wyjdzie na dobre. Dzień dobry. Ja tutaj w nocy przyszedłem handlować. Leki dla ojca. Boże, ale ziomuś, ty nie masz nic, co mogło mnie zainteresować. A nie, masz szczęście elektryczne. Towar bardzo pospolity, niezbyt interesujący. Really? Ej, ty masz piłę. Ej, warzywka. Dobra, warzywka dla mnie są spoko. Dorzuć do tego jeszcze coś. Kurde, tylko że... Ja bym chciał warzywek, no. A to dupa. Znaczy... Znaczy, o, nawet bardziej niż warzywek, bo warzywek w sumie mam, to bym chciał tych części elektrycznych, żeby móc się rozbudować całkowicie, no bo tak to dupa, nie? Bardzo hojnie z twojej strony. Więc tego musisz się bardziej postarać. Świetnie u was stoi. Tylko, że ja tego nie przyjmę. Dlatego, że nie mam miejsca chyba tyle w plecaku. Nie udźwignę wszystkiego. Tak też myślałem. Za dużo wziąłem po prostu. Za dużo wziąłem. Wow, ale nam daje sporo za to. Imponująca oferta. A ile ja tak naprawdę mam miejsca w plecaku? Jak sprzedam jedno, to mam jeszcze 3. Tak, dobra. Jak sprzedam jedno... Dobra, zróbmy tak. Niech będzie. Bardzo hojnie z twojej strony. Dobra, niech mu będzie. Trochę stracę na tym interesie, ale niech mu będzie. Jestem teraz full, nie? Dokładnie. Aha, ja tam wchodzić nie mogę chyba, nie? A mogę wejść tutaj? Mogę. Jestem ciekaw na przykład, jakby mi się udało przepiłować tą... Ale to jak mi się uda przepiłować... No tak naprawdę nic z tego nie zyskam, nie? No to jest przejście tutaj. Ja się zastanawiam, jak za tym ziomkiem po prostu tam wejść, żeby udało mi się to zabrać, co oni tam mają, chociaż pewnie znając życie... A, przepiłujmy co tam. O, przynajmniej piłę stracimy, przez co będę miał miejsce w ekwipunku. Jak skrada się po cichu, to się Ej, ktoś tu jest. Przepraszam, nie chciałem.
O, ale kurde. Orzesz ty w mordę. Ale... jazda. Ale tu jest rzeczy dużo. Ha! Dobra, ale czego my tak naprawdę potrzebujemy? Bo w sumie nie jestem... zastanawiam się. Znaczy teraz jak oni mnie już zauważyli, to nie wiem czy oni w ogóle będą chcieli ze mną w ogóle jakoś, wiecie, trajdować i tak dalej, nie? Nie, no dobra, nie potrzebuję tak naprawdę. Cokolwiek co oni tutaj mają, ja tego nie potrzebuję. Miejmy serce, nie będziemy ich okradać. Oni potrzebują chyba tego trochę bardziej. To tak tylko z czystej chciwości bym to wziął, co tam jest, ale no nie będziemy tak robić. Nie będziemy tak robić, nie. Nie. Nie ma takiej opcji. Zobaczymy, czy wrócił do nas Roman. Ouu! Wzrost przestępczości, to mogłem jednak to wziąć. Czujesz jak święty Mikołaj, no więcej to ty przyniosłaś rzeczy, które... Roman wrócił, pomógł naszej sąsiadce obronić się przed bandytami i przyniósł nam trochę amunicji. Ooo! Proszę, proszę. Ładnie. Zmęczona, głodna, zmęczony, głodny, zmęczony, głodny. Wszyscy są zmęczeni i głodni. No to wszyscy idą spać. No. W każdym razie dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.